Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Następne etui case dla Huawei P20 od Spigena, model Rugged Armor. Jak wygląda, co potrafi, zobaczmy. Oczywiście case od pancernika, dzięki Wam za podesłanie go. Tego dorwać będziecie mieli linki na dole, ale co tym razem? Co ten case potrafi, dlaczego został wybrany? Taki, myślę, że bardzo ciekawy model, właśnie Rugged Armor. Co potrafi? Potrafi ochronić nam narożniki telefonu w przypadku upadku z racji poduszek powietrznych, które ma w sobie, więc to jest jeden wielki plus. Reszta odnośnie samego opakowania, myślę, że nieistotna, więc wyjmijmy go, zobaczmy, jak wygląda ten case. Oczywiście zapakowane standardowo jak to w Spigenie, czyli folijka, tekturowe pudełeczko, ale to pewnie już dobrze wiecie. No i cóż, jak ten case wygląda? Jeżeli ktoś szuka czegoś nieprzezroczystego, czarnego, w miarę ładnego, myślę, że może ten case się spodobać. Oczywiście poduszki powietrzne, o których mówiłem, możecie sobie dojrzeć w rogach. One oczywiście występują w każdym. Wyłożenie z tyłu taką, czymś co, siatką, nie wiem jak to nazwać. Też teoretycznie to jest chyba opatentowane przez Spigena, ma pomagać przy ewentualnych upadkach w rozchodzeniu się siły uderzenia. No ale dobra, zobaczmy jak to wygląda. Wykonanie silikono gumopodobne, czyli tak jak większość case'ów, załóżmy go na telefon i zobaczmy jak to wszystko pasuje, wygląda. No więc dobra, zacznijmy od tyłu. Tył, myślę, że bardzo ważna rzecz, jak jest z kwestią aparatu. No i powiem Wam, że tutaj w tym przypadku tego modelu jest całkiem dobrze. Chociaż może tak nie w 100%. Ta część tutaj wyższa idealnie kryje nam aparat, jest wyżej. Jednakże ta, która oddaje nam karbon, jest troszeczkę niższa, ale jest wyższa niż aparat, więc nie powinno być źle, chociaż jeżeli bardzo się boicie o swoje tutaj wystające aparaty, case bardziej grubszy jest potrzebny, ale wtedy wiadomo, wygląda on troszeczkę gorzej, więc cały tył prezentuje się, bynajmniej na czarnej wersji, bardzo fajnie. W dotyku leży to spoko, nie wyślizguje się i jest ok. Ta tył akurat nie jest jakiś taki śliski, tylko taki delikatnie, jak to nazwać, chropowaty, więc fajnie to działa. Przejdźmy do przycisków. Jak one działają, klikają? Całkiem rozsądnie, może troszeczkę trzeba użyć siły, ale nie jakoś tak maksymalnie dużo. Dół, dostępy jak najbardziej są. Wszystko ładnie tutaj jest zgrane. Nawet, kurczę, nie mamy ostrości, nawet jakieś takie większe końcówki USB typ C kabli wejdą. Od góry oczywiście otwór na mikrofon jest tam, gdzie być powinien. No i góra, czyli to, co nam ma chronić ekran. Jak widzicie, delikatne dookoła jest taki 2-3 mm, no może około 1,5 do 2 kawałek gumy z samego case'a, więc bardzo fajnie go chroni. Dostęp do przycisku odnośnie czytnika linii papilarnych również, więc praktycznie wygląda to fajnie. Mały, może stylistyczna kwestia, gdyby tutaj nie było tych takich rzeczy, które udają nam karbon, tylko całe etui byłoby w takim kolorze, myślę, że jak dla mnie byłoby bomba, czyli to, co ja uwielbiam, czyli proste, czarne. No i tyle. Jak Wam się podoba ten case? Według mnie całkiem fajny i rozsądny. Jeżeli chodzi o dopasowanie produktów do ochrony ekranu, myślę, że też za bardzo nie będzie problemów, bo nie za bardzo on nachodzi. Fakt, jest troszeczkę inaczej zbudowany niż case oryginalny, ale myślę, że jako alternatywa całkiem fajnie wygląda. Macie jakieś pytania? Chcecie coś odnośnie niego wiedzieć? Oczywiście piszcie w komentarzach, gdzie go dorwać. Oczywiście linki macie na dole. No cóż, z mojej strony tyle. Spigen Rugged Armor dla Huawei P20. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!